Dzień dobry Państwu. Bardzo długo wkręcałem się w książkę Facet z zasadami Toma Wolfa. Powiem szczerze, wręcz trochę się męczyłem. Początkowa 1/4 książki, a nawet nieco więcej, to mozolne budowanie układanki, rodzaj puzli, który ktoś zaczął układać poczynając od obrzeża. Poruszamy się po gigantycznej spirali, przeskakujemy z miejsca na miejsce i poznajemy głównych bohaterów powieści. To galeria ludzi przegranych. Znajdziemy tam Krezusa władającego imperium na glinianych nogach, którego długi znacząco przekraczają wartość jego ogromnego majątku, czyli Charlie Crocker. To taki wiejski prostak, który w młodości był gwiazdą futbolu. W pierwszej chwili skojarzył mi się z już byłym prezydentem Stanów, ale jednak ten były to Nowojorczyk, a Crocker pochodzi z południa, z jakiegoś tam Pcimia. Buduje imperium w nieruchomościach. Jego zwieńczeniem jest megalomańskie centrum Crockera górujące nad Atlantą. A jak wiadomo, im człowiek wyżej się wespnie, z tym większym hukiem spada. No chyba, że ma solidne wsparcie w aktualnie rządzących, to i owszem jest nadzieja, że wszystko jakoś się rozpłynie w otchłani galaktyki chciwości, kumoterstwa i korupcji. Ray Pipgas, pracownik banku, który jest wierzycielem Crockera, to kolejna ważna postać. Absolwent renomowanej uczelni, zwykły nieudacznik i ludzka gnida, czekający na okazję, aby wzbogacić się na krachu Crockera. Kolejna postać to Konrad Hensley. Zdolny, ambitny, z zasadami, pogrążony w beznadziei. Nic nie ma, a później zabierają mu resztę. Trafia na skutek różnych okoliczności, na które nie ma wpływu, do więzienia. Wszyscy trzej panowie skonfliktowani z żonami. Jest jeszcze kilka innych ważnych postaci, z których wydaje się najważniejszym być Roger Białas-White. Czarny prawnik odnoszący sukcesy w Białej Kancelarii, któremu też ucieka w końcu coś ważnego. Ale przecież liczy się kasa i pozycja. Ważną rolę odgrywa też burmistrz Atlanty. Jest wreszcie przegrana południowa część Atlanty. To nie jest obraz Stanów, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. To nie jest obraz Stanów przyciągający imigrantów z całego świata. Zresztą spotykamy na kartach książki imigrantów, w tym wypadku z Azji, i raczej trudno uznać, że wygrali los na loterii. Atlanta, główna siedziba Imperium Crockera, leży w stanie Georgia, w południowo-wschodnich Stanach. Oakland, gdzie żyje Konrad, też na zachodnim wybrzeżu Stanów, w Kalifornii. Kawał drogi. A jednak Konrad pracuje w chłodni samobójców należącej do Crocker Global Foods. I oto oglądamy klasyczny przykład efektu motyla. Crocker pod naciskiem banku podejmuje decyzję o redukcji zatrudnienia w chłodniach, która dotyka setki ludzi. To rozpoczyna ciąg tragicznych wydarzeń, które doprowadzają Konrada do więzienia. Jedna decyzja, jeden podpis i lawina konsekwencji. Czytając tę książkę, w ogóle trzeba bardzo uważać na każde, choćby najdrobniejsze wydarzenie, bo tu nic nie dzieje się bez celu. Prawdziwy przełom akcji następuje w więzieniu, do którego trafił Konrad. Nagle akcja nabiera niezwykłej dynamiki. Opis życia więziennego jest bardzo sugestywny i niestety przytłaczający. Tu też mamy do czynienia z totalną beznadzieją. Po obu stronach krat ludzie przegrani, sponiewierani przez życie.
Mamy też dalszy ciąg niezwykłych zdarzeń. Konrad, zanim trafił do więzienia, zamówił w księgarni wysyłkowej książkę Gra Stoików. Zamiast niej trafiła za nim do więzienia inna książka, Stoicy. Pewnie dla kogoś tam w księgarni wysyłkowej było to bez znaczenia, no mniej więcej tytuły podobne, więc o co chodzi. Zapewne dla Konrada nie było to obojętne, no ale skoro już dostał taką, a nie inną książkę, no to zaczął ją czytać. I okazało się, że ta decyzja, to zdarzenie było brzemienne w olbrzymie skutki i konsekwencje. Póki co jednak wpędziło Konrada w bardzo wielkie tarapaty. I kiedy już wydawało się, że ten wątek mamy z głowy, przychodzi trzęsienie ziemi. Prawdziwe, nie takie w przenośni. No ale nie będę opowiadał po kolei wszystkiego, co dalej się działo, bo być może ktoś pokusi się i sięgnie po faceta zasadami. A jako się już wcześniej rzekło, nic tu nie dzieje się przypadkowo. Można się domyślić, że ten młody człowiek, któremu zawalił się świat, ma jeszcze do odegrania swoją ważną rolę. Fabuła w głównej części opleciona jest wokół domniemanego gwałtu. Tego gwałtu miał się dopuścić czarnoskóry Farik Fanon, gwiazda uczelnianej drużyny futbolowej. Natomiast jego ofiarą miała być biała dziewczyna, córka jednego z największych magnatów biznesowych Atlanty. Siłą rzeczy muszą pojawić się wątki konfliktów rasowych. W związku z czym w sprawę angażuje się sam burmistrz Atlanty, zresztą też czarnoskóry, bo czarnoskórzy dominują w Atlancie, jest ich tam po prostu większość. Książka ma kilka kluczowych momentów, które zmieniają tok wydarzeń, bądź nadają im nowej dynamiki. Czytelnik wciąga się w tę grę prowadzoną przez autora i kiedy pod koniec książki dochodzi do niespodziewanej pod względem treści rozmowy Krokera z jego żoną, zresztą drugą, dużo młodszą, bardzo atrakcyjną, zaczynam się zastanawiać, jakie będą konsekwencje tej rozmowy, bo na pewno nie pojawiła się przypadkowo. Zacząłem nawet wyobrażać sobie, że może ktoś po prostu umknął tę intrygę dla odwrócenia uwagi i osiągnięcia w ten sposób zupełnie innego celu. I faktycznie rozmowa miała swoje następstwa, choć zupełnie inne niż się spodziewałem, a to za sprawą Konrada. Na koniec zostaje wielkie pobojowisko i jeszcze większy niesmak. Tom Wolfe odziera świat z wszelkich złudzeń. Ponad wszystkim jest polityka, czyli sztuka doracania kota ogonem. Mimo że ktoś jednak wychodzi ostatecznie na plus, to zdecydowanej większości niestety to się nie udaje. Władza i kasa. Puzzle zostały ułożone do samego końca, tyle że obraz, jaki się wyłonił, jest szary i mętny. To tyle o facecie z zasadami. Miło mi będzie, jeśli zostawicie Państwo pod nagraniem swoje komentarze. Chętnie się z nimi zapoznam. A póki co, do zobaczenia i usłyszenia przy okazji następnej lektury. Do widzenia.